chatko może i mądre nie jest. Jak znajdzie grzyba, to tylko sromotnika. Ale w karty chatko grać umie. Kontaktem Wiedźmina w Velen był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. Grywasz o Gwinta? Mówią, że chatko jest głupi, ale chatko wcale nie jest głupi. Orać i siać chatko nie umie, ryby nie złowi, ale w karty grać umie. Chatko zagra. No to grajmy. Przegrał. Zdarza się i tak. Nagroda twoja. Bierz.